21 sierpnia Izdebki koło Brzozowa stały się podkarpacką stolicą driftu. Odbyła się tam druga edycja Drift Show Izdebki, podczas której fani czterech kółek dokonywali przejazdów w malowniczej scenerii, pokonując kręte drogi. W zmaganiach wziął udział 35 zawodników z całego kraju. Nie zabrakło kierowców startujących również w driftingowych mistrzostwach Polski, czyli Drift Masters. Na temat imprezy w tym właśnie miejscu myśleliśmy naprawdę kilka dobrych lat. Niestety jest to droga publiczna. Nie jest tak proste zamknięcie tego właśnie odcinka. Dzięki przychylności władzom, sponsorom udało się. Ilość serpentyn, specyfikacja tej trasy świadczy o tym, że po prostu jest to naprawdę raj dla drifterów. 8 totalnie odjazdowych zakrętów. I cały czas do góry, to jest niespotykane. Co innego jest jazda na torze, a co innego jest po prostu jazda w takich totalnie górskich warunkach. Myślę, że to właśnie to czyni tą imprezę tak pożądaną przez zawodników. Witam, nazywam się Magda, kibicuję mojemu bratu Przemkowski Garaż, który jedzie BMW, ale nie wiem jaką niestety, bo jest obcięta ze wszystkich stron. BMW wychodzące chyba z Przemkowski Garaż. Tak, chyba 320, 2,5 litra bodajże. No impreza nam się bardzo podoba, adrenalina jest aż za bardzo, jak dla mnie. No i ogólnie na pewno powtórzę za rok, bo jestem dopiero pierwszy raz. Ja nazywam się Kinga i również kibicuję jej bratu, który jest moim kuzynem. W Izdebkach jestem pierwszy raz, bardzo mi się podoba i na pewno przyjadę tu kolejny raz. Drift oznacza jazdę samochodem w poślizgu kontrolowanym i wywodzi się z Japonii. Celem jazdy jest zerwanie przyczepności kół samochodu z nawierzchnią i kontrolowanie poślizgu na możliwie najdłuższym odcinku. Pojazdy wybierane do driftu to najczęściej auta o tylnym napędzie, przeważnie o nadwoziu typu coupé. Samochody biorące udział w zawodach driftowych nie są pojazdami seryjnymi. Zwykle takie maszyny są mocno zmodyfikowane, zaczynając od silnika i zawieszenia, na wnętrzu kończąc. O swojej pasji, a także o aucie opowiadał nam Przemysław z Przemkowski Garaż. Ja już jako 8-letni chłopak zbudowałem pierwszy samochód, jak się wszyscy śmieją. Skorytka dla kur, później był Monster Truck, największy w Polsce. Do tej pory chyba króluje wielkością. Potem było parę innych fajnych projektów. Ciągle, no wiadomo, moc od razu ciągnie za sobą jazdę bokiem, no to gdzieś to trzeba spożytkować, prawda, tą energię. No i z tego właśnie się wziął drift u mnie. Po nocy z kolegą, gdzie troszeczkę tam w warsztacie robiliśmy przy tym, padł pomysł zrobić kabriolet. No i myśleliśmy, że na tym się skończy. Rano niestety budzę się na kacu, patrzę w garażu, stoi auto bez dachu. No jakoś było trzeba to jakoś zrobić i powstało z tego właśnie to, ten pick-up. Co więcej, motorek na razie malutki, bo to 2,5, tak szczerze to może mu ze 150 koni zostało, ale odciążyliśmy troszeczkę tył, także dawał, myślę, dzisiaj radę. Jak na taki debiut praktycznie, takim autem na takich drogach to nie było źle. Co więcej, koła 14 cali z przodu, z dużym naciągiem, z tyłu po 10 cm poszerzenia nad koli wraz z rozstawem. I fajnie to wszystko współgra, do tego duży skręt. No dajemy radę. Publiczność dzięki aplikacji na Facebooku mogła głosować podczas drugiej edycji Drift Show Izdebki na najlepszego showmana imprezy. Królem wzgórza Izdebki 2016 został Łukasz Gieras. Na drugim miejscu uplasował się Marcin Gałat. Trzecie miejsce zajął Marcin Banowicz. Po raz kolejny Drift Show Izdebki 2016 odniósł mały sukces, który przyczyni się w znaczny sposób do popularyzowania tego sportu, jakim jest drifting. Coraz więcej załóg przechodzi właśnie z rajdów czy z wyścigów na drifting. Jest to sport bardziej widowiskowy i myślę, że zbiera coraz większe grono fanów.